Rozmawiać o przemianach ustrojowych w Polsce, czyli o wydarzeniach, które miały miejsce po 1989 roku. Jest to okres, gdy nasz kraj zrywa z systemem komunistycznym i zaczynamy mozolnie budować kapitalizm i demokrację. Powiedzmy od razu, że główne cele zostają osiągnięte. Ostatnie 25 lat naszej historii to ogromny sukces Polaków. Wskaźniki pokazują, że na wielu poziomach nastąpiła gigantyczna poprawa. Jej symbolem może być wzrost zamożności polskiego społeczeństwa. Każdy z nas jest dziś średnio cztery razy bardziej zamożny niż 25 lat temu. Chcąc podkreślić unikatowość tego skoku cywilizacyjnego, historycy podają, że równie dynamiczny rozwój Polska zanotowała ostatnio w XVI wieku, czyli ponad 400 lat temu. Nie popadajmy jednak w euforię. Historia ostatnich lat nie jest złożona wyłącznie z chwalebnych wydarzeń. Przeciwnie, byliśmy w tym okresie świadkami wielu trudnych momentów. O niektóre decyzje do dziś toczy się w Polsce spór, który ma także kontekst polityczny. I tu bardzo ważne zastrzeżenie z naszej strony. Historia najnowsza zawsze jest elementem bieżącej polityki. Partie na całym świecie wykorzystują bowiem wydarzenia z przeszłości, by udowodnić swoją wyższość nad przeciwnikami. Podobnie jest w Polsce. Dyskusja o polskiej transformacji ciągle jest bardzo gorąca, bo w dużej mierze porządkuje obecną scenę polityczną. Z oczywistych względów nie chcemy zajmować stanowiska w tych sporach. Chcemy jednakże opowiedzieć Wam o tych wydarzeniach w sposób maksymalnie obiektywny. Przecież tylko prawda jest ciekawa. Dlatego o wielu faktach będziemy mówić z dwóch stron, z perspektywy zwolenników konkretnej decyzji, by zaraz podać także argumenty przeciwników. W ten sposób, miejmy nadzieję, sami wyrobicie sobie opinię. No dobra. Zacznijmy od początku. Jak doszło w Polsce do upadku komunizmu? Z poprzedniej prezentacji być może pamiętacie, że druga połowa lat osiemdziesiątych to w Polsce okres wielkiej smuty. Ruch społeczny Solidarność był spacyfikowany. Jednocześnie władza komunistyczna borykała się z ogromnymi problemami ekonomicznymi i społecznymi. Lata osiemdziesiąte przypominają ostatnią rundę walki bokserskiej wagi ciężkiej. Po dwunastu rundach żaden z przeciwników nie ma już siły, by zadać ostatni cios. Sytuacja jest bardzo niestabilna. W Związku Radzieckim trwają głębokie reformy, a w Polsce wybucha kolejna fala strajkowa wiosną i latem 88 roku. Obejmuje ona zakłady przemysłowe na terenie całej Polski. Skala kryzysu i determinacja strajkujących przypominała rok 80. gdy narodziła się solidarność. I właśnie tego najbardziej bała się władza. Że społeczeństwo się ponownie zjednoczy przeciwko niej. Wtedy pojawia się idea rozmów okrągłego stołu. Miały to być rozmowy pomiędzy rządzącymi przez ostatnie 45 lat komunistami i reprezentantami społeczeństwa, czyli liderami Solidarności. Rozmowy odbyły się na początku 89 roku. Dlaczego ten stół miał okrągły kształt? Chodziło o podkreślenie, że nikt w tych rozmowach nie jest uprzywilejowany, że każdy ma taką samą pozycję. Oczywiście był to jedynie zabieg wizerunkowy, dzisiaj powiedzielibyśmy PR-owy. Gdyż w rzeczywistości to do komunistów należała pełna władza w państwie. Chcieli jednak stworzyć wrażenie, że Solidarność jest dla nich równorzędnym partnerem. Ten wybieg miał bardzo konkretny cel. Komunistom zależało, by popularni w społeczeństwie liderzy tacy jak Lech Wałęsa wzięli współodpowiedzialność za bolesne reformy gospodarcze. Okrągły stół był zatem sprytnym wciągnięciem liderów Solidarności w trudną grę. Komuniści chcieli dać jak najmniej. Kilka miejsc w Sejmie, zgodę na ponowną legalizację związku zawodowego oraz zgodę na wydawanie tygodnika Solidarność. Drużyna Walensy wywalczyła dodatkowo zgodę na wolne wybory do Senatu oraz powstanie pierwszego niezależnego dziennika Gazety Wyborczej. W zamian zostali obciążeni odpowiedzialnością za trudne reformy gospodarcze. Realna władza, czyli rząd, Sejm, wojsko, milicja, służba bezpieczeństwa, pozostała jednak dalej w rękach komunistów. Dlatego strona rządowa kończyła rozmowy w bardzo dobrych nastrojach. Ich sytuacja szybko się jednak skomplikowała. 4 czerwca 1989 roku, zgodnie z ustaleniami, miały się odbyć wybory. Niektórzy publicyści mówią, że były to pierwsze wolne wybory. Nie jest to do końca prawdą. W rzeczywistości z góry ustalono, że o 65% miejsc w Sejmie będą mogli ubiegać się wyłącznie przedstawiciele partii komunistycznej oraz jej przybudówek. Natomiast o pozostałe 35% ubiegać się mieli kandydaci bezpartyjni, w tym liderzy Solidarności. Całkowicie wolne miały być natomiast wybory do Senatu. Oczywiście był to ogromny postęp w porównaniu z poprzednimi czterema dekadami. Wtedy regulą były fałszerstwa wyborcze, a startować w nich mogli jedynie ludzie wskazani przez komunistów. Ciągle jednak nie były to wolne wybory. Kampania Solidarności była bardzo prosta. Większość kandydatów sfotografowała się z Lechem Wałęsą, gdyż był on właściwie jedynym liderem rozpoznawalnym w całej Polsce. Kampanię wspierał nowo powstały dziennik Solidarnościowy o znamiennym tytule Gazeta Wyborcza. Do historii przeszedł także plakat wyborczy z Garym Cooperem, nawiązujący do legendarnego amerykańskiego westernu. Zwycięstwo Solidarności było niewiarygodne. Zdobyła ona 35% mandatów w Sejmie, czyli wszystkie, o które mogła się ubiegać. Jeszcze bardziej znaczący był wynik wyborów do Senatu, gdzie bezpośrednio walczono z liderami komunistów. Na 100 mandatów Solidarność zdobyła 99. Społeczeństwo jednoznacznie odrzuciło zatem dotychczasowych przywódców PRL-u. Zarówno komuniści, jak i liderzy Solidarności byli zaskoczeni takim wynikiem. Nie było obiektywnych badań opinii publicznej, więc nikt nie spodziewał się tak druzgocącej klęski komunistów. Może właśnie ten szok. Sprawił, że Solidarność pomiędzy pierwszą i drugą turą wyborów podjęła dość kontrowersyjną decyzję. Część mandatów komunistów w Sejmie miała zostać obsadzona dzięki tak zwanej liście krajowej. Znaleźli się na niej prominentni działacze PRL-u, których mandat był pewny, o ile nie zostaną oni skreśleni przez ponad 50% wyborców. Tak się jednak stało. Wyborcy masowo skreślali komunistów znajdujących się na liście krajowej. Wtedy Solidarność między pierwszą i drugą turą wyborów zgodziła się na zmianę ordynacji wyborczej, choć prawo nie przewidywało takiej możliwości. Ta decyzja jest do dziś przedmiotem sporów. Zwolennicy tego rozstrzygnięcia podnosili, że zbytnie osłabienie komunistów może doprowadzić do ich kontrofensywy. Przecież ciągle w ich rękach były resorty siłowe, a w Polsce stacjonowała armia radziecka. Krytycy z kolei argumentowali, że należało uszanować wolę społeczeństwa. Jeśli lista krajowa została odrzucona przez ludzi, to nie wolno zmieniać tej decyzji. Zwłaszcza w drodze kuluarowych rozmów i wobec prawa stanowiącego inaczej. Idąc na ustępstwa, liderzy Solidarności pokazywali w ten sposób przesadną uległość wobec swoich przeciwników i zbyt małą wierność swoim wyborcom. Zostawmy jednak tę decyzję. Wynik wyborów 4 czerwca 1989 roku był niewątpliwym przełomem. Sukces Solidarności był tak duży, że przedstawiciele partii zależnych od komunistów odwrócili się od nich. Zaczęli z Wałęsą negocjować powstanie rządu niekomunistycznego. Kamieniem milowym stał się tekst Adama Michnika pod tytułem Wasz prezydent, nasz premier. Jeden z liderów Solidarności stawia tam propozycję nowego podziału władzy. Opierał się on na prostym rozwiązaniu. Solidarność zgadza się poprzeć komunistycznego prezydenta by w zamian komuniści poparli pierwszego niekomunistycznego premiera. Po wielu negocjacjach propozycja zostaje przyjęta. Reprezentanci Solidarności przyczyniają się do wyboru przez Zgromadzenie Narodowe na prezydenta Polski generała Wojciecha Jaruzelskiego. Przypomnijmy, że to on osiem lat wcześniej prowadził w Polsce stan wojenny, w wyniku którego zginęło kilkadziesiąt osób, a tysiące zostało wsadzonych do więzień. W zamian jesienią 1989 roku powstaje pierwszy rząd stworzony nie przez komunistę. Na jego czele staje Tadeusz Mazowiecki. Ten intelektualista katolicki, redaktor naczelny legendarnego tygodnika Solidarność, był symbolem umiarkowanego skrzydła Solidarności. Rząd Mazowieckiego powstaje dzięki wsparciu posłów należących do partii współpracujących dotychczas jedynie z komunistami. To właśnie na gabinet Mazowieckiego spada odpowiedzialność za gruntowną reformę Polski. Przede wszystkim dotyczą one gospodarki, o czym jeszcze będziemy mówić. Ogromne znaczenie mają jednak także zmiany polityczne. Tu warto zwrócić uwagę zwłaszcza na jedną datę: 31 grudnia 89 roku, sejm kontraktowy zamyka epokę polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zostaje przywrócona nazwa Rzeczpospolita Polska. Zmiany dotyczą także godla państwowego Przywrócono postać orla w koronie Który jest symbolem ciągłości państwa polskiego od X wieku Właśnie ta data, 31 grudnia 89 roku Powszechnie przyjmowana jest za początek III Rzeczpospolitej Jej historia trwa do dziś Powróćmy jednak do kontrowersji Taki kształt przemian budzi w Polsce spory Jego zwolennicy podkreślają że upadek wielkich mocarstw przeważnie związany jest z rozlewem krwi. Tymczasem przemiany w Polsce, które były elementem rozpadu całego Związku Radzieckiego, odbyły się bez użycia siły. Udało się wprowadzić kraj na drogę głębokich reform w wyniku demokratycznych wyborów i z tego powinniśmy być dumni. Według tej logiki bardziej agresywna polityka solidarności wobec komunistów mogła oznaczać wybuch wojny domowej. Od początku wielu opozycjonistów nie zgadzało się jednak z tą argumentacją. Ich zdaniem strategia ugodowa wynikała z niezrozumienia dynamiki wydarzeń. A co najgorsze, oznaczała brak jednoznacznego odcięcia się od komunizmu, co uniemożliwiło zbudowanie silnego państwa. Ich zdaniem nie należało podejmować rozmów okrągłego stołu. Gdyby poczekano jeszcze kilka miesięcy, to system i tak by upadł. Solidarność mogłaby wtedy wziąć pełnię władzy. Bez wchodzenia w zgniłe kompromisy. A tak doszło do przesadnego zbliżenia Drużyny Wałęsy z komunistami. Właśnie z tego zbliżenia miała wyniknąć zgoda na zmianę ordynacji wyborczej po 4 czerwca. Z tej logiki wynika także wybór generała Jaruzelskiego, autora stanu wojennego, na pierwszego prezydenta III Rzeczpospolitej. Okazało się, że wystarczy zmienić mundur na garnitur, by stać się nagle demokratycznym politykiem. Krytycy utrzymują, że właśnie ta decyzja była symbolem amnestii dla komunistów, którzy zachować mieli władzę polityczną, kontrolę nad mediami i prymat w gospodarce. I bez względu na indywidualne opinie, trzeba przyznać, że okrągły stół do dziś jest ważnym punktem odniesienia w sporach politycznych. Dla jednych jest symbolem sukcesu współczesnej Polski, budowanej na kompromisie, dla innych jest dowodem, że w Polsce nie zaszła realna zmiana. Że ciągle rządzą dawne układy wywodzące się z epoki komunizmu. Kolejny ważny moment najnowszej historii to wybory prezydenckie w 1990 roku. Odbywają się one, gdy premierem Polski ciągle jest Tadeusz Mazowiecki. W międzyczasie zostaje rozwiązana Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Jej majątek i struktury przejmuje nowo powstała Partia Socjaldemokratyczna, której ostateczna nazwa będzie brzmiała Sojusz Lewicy Demokratycznej, w skrócie SLD. Wobec likwidacji partii komunistycznej, liderzy Solidarności dochodzą do wniosku, że stary system przestał im już zagrażać. Tak rozpoczyna się nowy etap, który publicyści nazwą wojną na górze. Okazało się, że gdy zniknął wspólny wróg państwo komunistyczne, liderzy Solidarności stali się swoimi największymi przeciwnikami. Wojna na górze to zatem spór w ramach obozu solidarnościowego. I właśnie wybory prezydenckie w 90 roku ujawnili ten spór. O urząd prezydenta ubiegał się Lech Wałęsa, najważniejszy lider Solidarności, laureat pokojowej Nagrody Nobla. W tych samych wyborach wystartował także Tadeusz Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny premier w powojennej historii Polski. Wałęsa bardzo sprytnie ustawił całą dyskusję. Uczynił z wyborów prezydenckich plebiscyt w sprawie oceny rządów Mazowieckiego. Wałęsa atakował Mazowieckiego przede wszystkim za dwie sprawy. Po pierwsze, krytykował reformy ekonomiczne. Ich symbolem był wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz. Balcerowicz był twórcą szokowego planu reform, które miały szybko przeprowadzić Polskę z gospodarki socjalistycznej do gospodarki rynkowej. Jego plan zakładał wyzwolenie cen towarów. Odtąd, co ile kosztuje, nie miało ustalać państwo, a wolny rynek. Drugi kluczowy element to prywatyzacja państwowych zakładów pracy. Oznaczała ona sprzedaż prywatnym przedsiębiorcom większości państwowych zakładów. Część z nich została po prostu zlikwidowana. Walensa krytykowała reformę Balcerowicza, bo wyzwolenie cen oznaczało wysoką inflację, wręcz hiperinflację. Jej efektem był drastyczny spadek wartości pieniądza, czyli oszczędności ludzi drastycznie tracili na wartości. Prywatyzacja oznaczała z kolei rosnące bezrobocie. Uderzyło to w zwłaszcza w robotników, czyli grupy najbardziej popierające solidarność. Wałęsa punktował Mazowieckiego także za zbyt wolną likwidację państwa komunistycznego. Krytykował, że resorty siłowe ciągle pozostają w rękach komunistów. Postulował uchwalenie ustawy dekomunizacyjnej, która zabroniłaby liderom komunistycznym sprawować kluczowe funkcje w III RP. Zatem Wałęsa wystąpił w kampanii prezydenckiej 90 roku jako zwolennik przyspieszenia. Chciał być kandydatem ludu solidarnościowego, obrońcą jego interesów. Mazowiecki zabiegał raczej o poparcie tworzącej się dopiero klasy średniej. Ta ostra walka między dwoma ikonami doprowadziła do rozbicia Solidarności na dwa obozy: liberalny, skupiony wokół Mazowieckiego i Gazety Wyborczej, oraz narodowo-katolicki, z Wałęsą jako liderem oraz ważną rolą tygodnika Solidarność. Ten podział napędzało przekonanie, że komuniści już nam nie zagrażają. Wraz z wyborem Lecha Wałęsy na prezydenta Polski. Doszło do kolejnego symbolicznego aktu. Od 1940 roku w Londynie funkcjonował rząd, który zachowywał ciągłość legalnej władzy wybranej jeszcze w okresie międzywojennym. Był to mocny znak, że władze PRL-u nie są realnymi reprezentantami narodu. Ten okres kończy się w roku 90. Po wyborze Lecha Wałęsy, ostatni prezydent na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, przekazuje mu oficjalnie insygnia władzy prezydenta II Rzeczpospolitej. Zostały one wywiezione z Polski w 1939 roku. Ten bardzo symboliczny akt miał pokazać ciągłość trwania Rzeczypospolitej oraz zakończenie okresu braku suwerenności. W 1991 roku dochodzi wreszcie do pierwszych całkowicie wolnych wyborów parlamentarnych. Przy dość niskiej frekwencji wyborczej, która wynosiła około 43%, wystartowało ponad 100 ugrupowań. Z uwagi na złą ordynację wyborczą, do Sejmu dostają się reprezentanci aż 29 ugrupowań. Tak dla porównania, dodajmy jedynie, że obecnie w polskim parlamencie jest sześć partii. Jeden z lepszych wyników należy do postkomunistów. Czy wyobrażacie sobie stabilny rząd, który miałby zostać poparty przez tak dużą ilość partii? Dlatego lata 91-93 to okres ciągłych sporów i braku stabilności politycznej. Koalicję tworzy 8 różnych ugrupowań które między sobą prowadzą ciągłe walki Do tego powołany rząd Jana Olszewskiego wchodzi w konflikt z Wałęsą który chciał kontrolować parlament Wobec tego upadek rządu Olszewskiego był jedynie kwestią czasu Jego odwołanie przyspieszyła tzw. lista Macierewicza Antoni Macierewicz, kolejna legenda Solidarności jako minister spraw wewnętrznych sporządził listę tajnych współpracowników państwa komunistycznego Na liście Znalazło się wielu polityków sprawujących wówczas najwyższe urzędy. W jednej z wersji tej listy znalazł się na niej sam Wałęsa. Jako młody działacz na początku lat 70. podpisał on bowiem porozumienie o współpracy. Macierewicz wykorzystał ten fakt do walki z prezydentem. W reakcji Wałęsa wysłał do Sejmu wniosek o natychmiastowe odwołanie rządu. Po burzliwej nocnej debacie rząd Olszewskiego został odwołany. I znowu ten fakt podzielił komentatorów. Dla jednych Macierewicz okazał się być człowiekiem chorym z nienawiści. Chciał wykończyć swoich konkurentów politycznych przy pomocy zapisków komunistycznej policji. Zastrzeżenia budził zwłaszcza tryb lustracji oraz brak możliwości odwołania. Dla zwolenników dekomunizacji ten dzień był klęską Wałęsy, który zablokował lustrację w Polsce. Legenda Solidarności stanęła po stronie współpracowników władzy, a nie obywateli. Brak lustracji oznaczał dla nich możliwość szantażowania urzędników państwowych przez byłych oficerów służb. Spór o tzw. listę Macierewicza trwa do dziś. Początek lat 90. to lawina ważnych wydarzeń w wymiarze międzynarodowym. Podobnie jak Polska, również inne kraje Europy Środkowej przechodzą demokratyczne przemiany. Dochodzi do zjednoczenia Niemiec, które po II wojnie światowej podzielone były na część wschodnią, uzależnioną od Moskwy, oraz zachodnią związaną ze Stanami Zjednoczonymi. W tym czasie upada Związek Radziecki, a w wyniku tego wydarzenia niepodległość uzyskuje kilkanaście państw w tym Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa i Estonia. Powstaje nowy kraj o nazwie Rosja. Dla Polski bardzo ważne jest wycofanie wojsk radzieckich z naszego terytorium. Stacjonowało ono od 44 roku, a wycofało się z naszego terytorium dopiero w 93 roku. Wobec tych przemian polskie elity ustalili generalny kierunek naszej polityki zagranicznej. Dla wszystkich stało się jasne, że Polska powinna nawiązywać coraz bliższe kontakty z Zachodem. W praktyce oznaczało to chęć wejścia do militarnego Paktu Północnoatlantyckiego, czyli NATO, oraz do Unii Europejskiej. Już na początku lat dziewięćdziesiątych uznano te cele za priorytet. Wróćmy jednak do sytuacji wewnętrznej. Stworzenie stabilnego rządu wobec rozdrobnionego Sejmu okazało się być niemożliwe. Upadek kolejnego gabinetu sprawia, że Wałęsa decyduje się na przyspieszone wybory. Ich zwycięzcą zostało SLD, czyli partia wywodząca się wprost z partii komunistycznej. To był szok. Drugie miejsce zajęła Partia Ludowa, wywodząca się również z układu komunistycznego. Dopiero trzecie miejsce zajęła partia Mazowieckiego. Partia Walensy zdobyła niewiele ponad 5% głosów. Zatem cztery lata po okrągłym stole wyborcy zagłosowali na ludzi, którzy wcześniej tworzyli PRL. Obóz solidarnościowy był w rozsypce. Kadencja 93-97, czyli rządy postkomunistów i ludowców, zahamowała proces polskiej transformacji. To przehamowanie przemian najlepiej widać na przekładzie zmian prawnoustrojowych. Wobec wojny na górze przez bardzo długi czas nie uporządkowano kwestii fundamentalnych dla każdego państwa. Nie uchwalono nowej konstytucji. W kadencji 91-93 uchwalono co prawda małą konstytucję, która regulowała pewne kwestie. Jednak prawdziwej konstytucji doczekaliśmy się dopiero w 97 roku. Wprowadzała ona w Polsce system parlamentarno-gabinetowy. Sejm miał posiadać podstawową funkcję stanowienia prawa. Senat. Miał jedynie korygować projekty ustaw. Prezydenta miano wybierać w wyborach powszechnych, ale nie miał on rozległych kompetencji. Kluczową rolę miał sprawować premier. Tak późne uchwalenie ustawy zasadniczej jest bardzo znamiennym symbolem. W latach 89-97, czyli aż przez pierwsze 8 lat, III RP, wciąż obowiązywała w Polsce konstytucja PRL-u ustanowiona w 1952 roku. Była to konstytucja narzucona silą jeszcze przez Józefa Stalina. To niezwykle, że przez tak długi czas nie dokonano podstawowego uporządkowania polskiego ustroju. Historia polskiej transformacji to zatem historia słodko-gorzka. Z jednej strony są w niej chwile wzniosłe, gdy Polacy bez jednego wystrzału dokonują niewyobrażalnej przemiany. Odrzucają komunizm i przechodzą pokojowy proces transformacji. Jej efektem jest dzisiejsza Polska. Państwo stabilne, zamożne, należące do struktur Unii Europejskiej i paktu północnoatlantyckiego. Społeczeństwo, które jest dziś cztery razy bardziej zamożne, niż 25 lat temu. Z drugiej strony, historia polskiej transformacji to historia niewykorzystanych szans. Z powodu walk wewnętrznych w obozie Solidarnościowym nie udało się dokonać szybkiej i gruntownej reformy państwa. Bardzo późno uchwalono nową konstytucję. Nie dokonano dekomunizacji obszarów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa. Wiele problemów systemowych nie zostało jednak rozwiązanych. Historia najnowsza pokazuje również, że z wychodzeniem z komunizmu i odnalezieniem się w nowych realiach łatwiej radzą sobie jednostki niż skostniałe instytucje. Polska jest krajem fantastycznych ludzi, tysięcy znakomitych firm i prężnych organizacji społecznych. Ciągle jednak to, co wspólne, jak kolej, drogi czy szpitale, Pozostawiają wiele do życzenia. Dobrze obrazuje to pilka nożna. Mamy bardzo wielu dobrych piłkarzy, jak choćby Roberta Lewandowskiego z Borussii Dortmund, czy Wojciecha Szczęsnego z Arsenalu Londyn. Jednak swoją karierę nie zawdzięczają oni dobremu systemowi szkolenia. Tylko swoim rodzinom i samym sobie. Systemowo polska pilka jest bowiem ciągle bardzo słaba. O czym niestety świadczą wyniki naszej reprezentacji. Zatem jednostki dają sobie radę. Ale działalność części instytucji ciągle pozostawia wiele do życzenia. Jest to chyba dobry obraz współczesnej Polski. I to właśnie czyni ją krajem tak fascynującym. Polska jest miejscem, gdzie historia się jeszcze nie skończyła, gdzie ciągle mamy wiele do zrobienia. To od nas zależy, czy w przyszłości staniemy się dominującym krajem w Europie, czy sami skażemy się na przeciętność. To zależy także od Ciebie.